No dobra, trzecia testowa gra. Gramy teraz Brytyjczykami, znowu 4 na 4 z widzami, trochę komputera, trochę widza i zobaczmy, jak teraz to pojedzie ta gierka. Daliśmy też na trudne komputery, bo na normalne było trochę zbyt prosto. Brytyjczycy tak naprawdę mocno mnie interesują. Brytyjczycy i Afrika Korps to są ma dwie frakcje, które najbardziej mnie tutaj intrygują w tym wszystkim. Dlatego sprawdźmy, jak się nimi gra. Bo Amerykanie to wiadomo, piechota i takie wiadomo, że ze wszystkim sobie poradzą w teorii. Niemcy to mocne umocnienia i czołgi. A Brytyjczycy właśnie, kurde, czy są tak jak w dwójce? Budują te swoje domki? A może jednak nie? Afrika Korps? Jak się tym gra? Czy faktycznie atakuj i uciekaj? Ciekawe, czy w przyszłości dodadzą więcej frakcji. I widzisz, efektywnie. To jest rzecz, która moim zdaniem nie jest pewna, bo nic nie jest pewne, ale jest bardzo prawdopodobna. Po pierwsze, z punktu kasowego opłacałoby im się to po prostu dodać więcej frakcji. A z drugiego właśnie kontentowego, nie? Wszyscy chcą tak naprawdę Włochów, akcja dzieje się we Włoszech, dlatego myślę, że najbardziej prawdopodobnym, najszybszym DLC i może nawet jedynym z frakcją, bo no nie wiadomo, ale ja na pewno bym tak zrobił, dodał po prostu właśnie kolejną grywalną frakcję Włoch, pełnoprawnych Włoch, których na pewno dałoby się jakoś zrobić. Mieliby te lekkie czołgi, jak coś to by wzięli trochę czołgów od Niemców, tak jak OKW wzięło od Wehrmachtu i myślę, że na spokojnie dałoby się zrobić z tego pełnoprawną frakcję. Japończycy niekoniecznie we Włoszech się pojawili. Co my tu mamy? Vickers? Royal Engineers? A weźmy Vickersa, niech tam będzie. I mamy też trzy doktryny. Artyleria od tych ciapciuchów, British Armor tego i British Air and Sea. O Jezu. Powietrzno i morska ten, tak. A weźmy pancerniaków. O, fajne. A, nie mogę, tylko ten. Dobra, więc weźmiemy sobie, pójdziemy faktycznie może w jakieś fajne, ciężkie czołgi przyzwiemy brytyjskie. Black Prince, o Boże, to tyle hejtu słyszałem na ten ciężki czołg. I po prostu ten. No, to jest strasznie brzydkie. Nie mam nadziei, że to jest placeholder, bo to tak brzydko wygląda zajmowanie tych punktów. W ogóle do tego nie pasuje. Jaka mapka w ogóle zbombardowana cała, nie? No, a Japonia, wydaje mi się, że jak już to w następnej części kocha, co to w ogóle jest? O, weteransy, i mamy zwyczajne sekcje piechoty, weźmiemy. No, a co do Polaków, to mam nadzieję właśnie, że to zostaną Polacy jakoś tutaj uwzględnieni. Dla Brytyjczyków chyba najbardziej by się nadawali. Nie jakiś dowódca, który mógłby przyzywać polskie oddziały. Myślę, że to byłoby jak najbardziej... Nie byłby problemu z tym. Position taken, time for a brew? Śmieszne, śmieszne akcenty. Szkoda, że tego polskiego języka prawdopodobnie nie będzie. Co my tu mamy dla was? Nasza sekcja piechoty. Reconnaissance, boys and... tak. I Bren Light właśnie za 100 amunicji, strasznie dużo. Moździerz to raczej nie. I Dingo. Nie, ten Dingo to też czuję, że to jest jakiś syf. To jest beka jakaś. Point taken. Zajmujemy sobie to. Zobaczymy, jak będą cheatować te właśnie trudne komputery. Czy jakoś mocno, czy nie mocno? Co to jest w ogóle? Aha, pakiety granatów dla naszych tutaj kolegów. Kolejna sekcja. Co to w ogóle daje? Tu skop... O, ty! Dwa karabiny Lee Enfield z tym, celownikiem. Będą bardziej celni, będą na daleki dystans. Jezu, jak oni przeklinają. Wow, ale fajnie, dźwięki są jak z tego, jak z budynku. To jest akurat spoko. Tylko nie było czasu, kiedy się złoży ten karabin maszynowy, to może być takie. A już walka na środku. Dawajcie, wybiegniecie, wy im pomożecie. A ten MG, a dobra, sieć tam MG. Co oni już przyjechali samochodzikiem? Brum, 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 brum. Rozpadł się. No niestety. Dobra, i mamy flarę. Za darmo. Hmm.
Ten komputer nie jest taki głupi, jak mogłoby się wydawać. Nowy budynek poproszę, zdecydowanie. Taki duży. A wy możecie? Nie, nie możecie. O, o ty, jakie zajście od tyłu. Gdzie oni poleżli? A bo dobra, my zajmiemy ten punkt. Co zrobić, jak nawet na maksimum grafika wygląda tragicznie? Janek, nie wydawać pieniędzy na tę grę, wydaje mi się. Ona ładniejsza raczej nie będzie. Nie, no coś tam pewnie wiecie, na day one patch coś tam pewnie będzie, może się poprawi graficznie, ale skoro mówisz, że na najwyższych jest dalej ci brzydka, no to raczej wątpię, żeby coś tam super zmienili. Co to w ogóle jest? Bishop, self-proper artillery i steward. O, weźmiemy steward. Co tu się dzieje? Widzicie, jak to tak nagle strzela fajerwerką? Co tu się dzieje? Miotacz kontra miotacz. Widzę, że to jest autistic walka. A dobra, wycofamy was. I postawimy w domku medyków. No właśnie, musimy inwestować w technologię. Więc tak, tutaj na razie bronimy tych punktów. Nie potrzebujemy więcej terenu na razie. Tutaj zabezpieczyli punkt. Na górze właśnie jest osłonięte przez ten KM genialny. Co my tu mamy? Forward Observation Barrage. No dobra, czyli można przyzwać sobie ostrzał z artylerii. A co z tym samochodzikiem? Czy ja go mogę? Nie, nie mam paliwa. Łukasz Kogut, witaj bardzo serdecznie. Czy warto kupić dla Multika? Kurde, ciężko ci powiedzieć, bo to jest bardzo ciężkie. To jest droga gra, to jest najgorsze w tym wszystkim, mi się wydaje. Że ta gra nie jest najtańsza. Gdyby była tańsza, powiedziałbym ci, że raczej tak. A, już zwycięstwo. O. Kurde, chyba trzeba będzie zmienić ten tryb, bo ja się nie nagrałem dostatecznie dobrze tymi Brytyjczykami. Czyli to byli Brytyjczycy, część pierwsza. Zaraz trzeba będzie ogarnąć drugą, lepszą. A więc, Brytyjczycy, część druga, jeszcze więcej tutaj naszych widzów biło, testujemy dalej frakcję brytyjską, 4x4, czyli rzeźnia, testujemy masakrycznie grę, chcemy, żeby się wywaliła, to byłby najlepszy, wybuchła gierka i serwery też się spaliły, no to zobaczmy. No, rozwinięcie, czyli właśnie zaczynają się lekkie pojazdy, wyspecjalizowana piechota, KM-y, te moździerze i tak dalej, no i endgame, czyli ciężkie pojazdy, manewrowanie, używanie dużych umiejętności artyleryjskich i rozwalanie wszystkiego, nie? Ale to jest takie naturalne. Jak na razie ci się gra z tym, ze wzniesień, towarzysz problemy? Tak. Jest ta różnica wysokości. Na razie za mało. To jest moja trzecia gierka, na razie wzniesień nie odczułem jakoś bardzo. Było w tej chyba naszej drugiej gierce, jak grałem Wehrmachtem, były faktycznie wzniesienia, ale na razie jeszcze nie odczułem kompletnie. Wydaje mi się też, że to będzie takie bardziej na multi, no może trochę taktycznie, jak ktoś się postara, ale głównie na single raczej pewnie. Nie, no bo oni to poprawiali, nie? Dobra, i bierzemy od razu tą doktrynę. Ja napisałem w temacie przeniesienia Delce do Azji. Skoro frakcje muszą być podobne, to na Ciulwkoch 2 czołgi Wielkiej Brytanii są ciulowe. Ale są, to jest bardzo ważne, one są, mają różne swoje umiejętności, na przykład żaden inny czołg nie ma pocisku zadymiającego, o to chodzi, że on sam w sobie nie musi być jakoś super, nie, niszczycielem wszystkiego, zwycięzcą, o i nowy subskrybent, pozdrawiamy. Kim ty w ogóle kurwa jesteś? Pajacu. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do rozmów na czacie, hej. No, więc wydaje mi się, że po prostu nie zawsze czołg musi sprawiać wrażenie czołgu, ale musi być coś, co jakby działa trochę jak czołg, ale można go wykorzystać w inne też sposoby, nie? Dobra, teraz nie będę mógł już zbytnio was czytać, bo niestety tego mieliby prawdziwe, no, kradzieży pojazdów, no i by skradli ci Kingstigera i byś się zdenerwował tylko. Tak, to by się pewnie skończyło. Dobra, the point is ours.
Bardzo mnie to radość bierze. Jak wy tam wy... Co? Oni użyli jakieś umiejki chyba, ci Niemcy. O! Jeszcze z dołu. Afrika Korps już od razu atakuje tymi. Ale nie są jakieś takie wytrzymałe bardzo te złomy, nie? Dobra, wy tu zdecydowanie ten i tutaj drużyna mogłaby spróbować mi pomóc na środku, bo faktycznie jednak trochę tutaj cisną. Więcej paliwa potrzebujemy, dobra. Infantry section trained and ready. MG, commander, you read me right. Wankers, them off! Suckers! Pof, piw. Co to jest w ogóle? High ground advantage. Ciekawe, gdzie tu jest high ground. Nie wiem, ale się domyślam. Nie, no jest, takie wzniesienie widać troszkę, wiesz? No kurde, co centymetry. Ale dla gry już wystarczą, nie? Co to wybuchło? Gdzie jest to? What the fuck? Może beczki. I przejeżdżał. Lekki pojazd. Found the enemy line! Spróbujmy tutaj ich podenerwować, a tutaj saperzy nasi z miotaczem już są gotowi. Fuck me, he's gone. Spoko. Dobra, podenerwujmy ich trochę i będzie git. Możesz co? Nie, nowy budynek zróbmy. No, a to co piszecie to najlepiej przeczytam już później. Możecie mi skrócić co tam pytaliście mnie, jak najbardziej chętnie odpowiem. Lazy buggers. O, są ci szturmowcy. Mają MP-fylcyś. Kurde, prawie nic im nie zadaliśmy. Ktoś pyta, po co są, skoro frakcje mają być podobne, no. To na to czołgi Wielkiej Brytanii w Bochu dwójce są ciurowe. Pisał. Po partyzantach, że mogli mieć możliwość kradzieży. Oddajcie mi jedną gwiazdkę. No właśnie, tak dla mnie to jednak ma to trochę znaczenie, nie? Właśnie, że te czołgi brytyjskie to już mówiłem właśnie, że one nie muszą być jakieś tego. Koka chce, żebyś tłumaczył mniej więcej jednostki, trochę potłumaczył jednostkach, które budujesz. Do czego są GD. W tej nowej części oczywiście. Właśnie, bardzo chętnie bym potłumaczył, co tutaj buduje, gdybym jeszcze wiedział, co buduje. No jest sekcja piechoty, bardziej znana z jedynki, nie? Mamy właśnie ulepszenie na te karabiny przeciwpancerne. Może wezmę sobie te granaty, bo te problemy są. A, i wezmę sobie może jeszcze. Liszczu pisze, że ma nadzieję, że będzie więcej map w finalnej wersji gry. A, mapy powinny być. Pisze, żeby oddać im inną gwiazdkę. Że jedną gwiazdkę, to gdzieś tam te... Znaczy, i tak dużo tych punktów jest całkiem, więc chyba... Nie powinno być takich problemów. Ja najwyżej mówię, no jak dojdzie do 500, nie? Spadnij, puścić gwiazdkę, dwie. Niech oni was zbiją do 500 i znów. Dobra, tu też ich zabierzemy, bo jednak trochę... Uuu, ty, jest tego, jest clown car, mamy to, jest. Czyli jest to możliwe. Do tego właśnie idealnie się nadają. Mamy to, jest clown car stworzony. Czyli właśnie włożenie piechoty na przykład z miotaczami do transportera. I oni gonią i wtedy bardzo łatwo mogą zabijać właśnie inne jednostki. Bardzo dobrze, mamy potwierdzone. Że to tak działa. No i na Niemcach przede wszystkim. No, to jest też bardzo ciekawe właśnie, że to Niemcy. Że to są Niemcy, bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Na tych M5 transporterach to czasem te nie będą się działa, ale w dwójce. Tak. Niemiecki film. Za czemu nie mogę, bo co? Aha, bo to jest co, bierzemy Dingo. Slide?
Zrobimy sobie lekki pojazd jakiś, spróbujemy ogarnąć. Tutaj ładne bardzo odcięcie właśnie pojechali. No widzicie, Afrika Korps właśnie do tego najlepiej się nadaje. Ale wygląda na to, że przypłacą to życiem. Ich transporter chyba nie wytrzymał strzału. O, no, ale jednostka piechoty przeżyła. To bardzo było zastanawiające. Dobra, to chyba nie chcemy. Chciałbym chyba właśnie królewskich saperów na pewno sobie jeszcze ogarnąć. Bo cała górna została ścieżką obcięta i czemu wy tutaj poleźliście? Mieliście zająć ten punkt, idioci. Problemy z rozkazami, zdecydowanie problemy. Jak w każdej armii. Dobra, co tam jeszcze pisaliście? Mam nadzieję, że też w finalnej wersji będzie więcej map. No, pewnie tak, dodaję im jedna, i ta gwiazdka jedna, żeby tam coś oddać. Co ci tam czytałem, nie? No dobra, czyli na razie normalnie. Przygwożdżeni, właśnie, to zrobiłem bardzo dobrze tego KM-a, bo wiedziałem, że wróg ma dużo oddziałów szturmowych, które muszą podejść na blisko. Dlatego widzicie, oni są bezużyteczni praktycznie teraz ci grenadierzy, nic nie mogą zrobić. Są totalnie, totalnie useless. I mamy jeszcze czołg Lucky Stewart, survival package. Survivability albo ten. Ciekawe, czy jedno wyklucza drugie, nie? Tak, na to wygląda. Że jedno nie może być z drugim połączone. Nie, za ten Stewart, jego celność to jak zawsze widzę. Dobre zagranie. Tak zawsze jest. Dziwnik tym samym czołgiem zniszczy ci trzy czołgi, ale tym czołgiem nawet jednego nie rozbije. Naprawdę. Dobra, Brytyjczycy na razie bardzo fajnie, bardzo lubię ich styl. Mają bardzo właśnie też dynamiczne jednostki. Chciałbym jeszcze expa tylko dostać, zobaczyć właśnie co tu będzie można wybrać sobie. I wygląda na to, że chyba właśnie na razie zwyciężamy. Ale kto wie, może tutaj się szykuje Afrika Korps, żeby pocisnąć coś. O, i teraz odcięliśmy ich całą górę od zasobów, nie? To tutaj przylaz wy. Dobra, pochowamy się tutaj, tak? Na dole coś w ogóle jeździ, co to jest? O kurde, co to jest? Half track z jakimś działkiem tym przeciwlotniczym. Flak 38. Dobre, dobry złom. Zróbmy kolejny budynek od razu też. Taki fojo, we, smutno nam, we. Dobra, dobra, nie płakać, gimbusy. Co, to jest starszy model Stewarta niż w Kochu 2, tak, zdecydowanie właśnie to nie jest taki ładny jak z Kocha dwójeczki, to jest takie, widzicie, drewno podtekturowane, kurde, nawet teraz nieźle wygląda z bliska, nie? Ale tak z daleka jakoś tak, kurde, nie wiem, jak, taki, jak model właśnie normalnie z jakiegoś, kurde, jakbym figurkę pomalował z Warhammera. Dziwne. A racę, to mogę jeszcze poulepszać, co to jest? No nie wiem, wezmę to. Na piasku mógł wydziałać taki kamuflaż. Dobrze. Weźmiemy jeszcze dział pewnąc. Nie, czy by się nie zlewał z tłem ten czołg wtedy. Na pustyni. You have three command points available. Trzy dostępne punkty, ale my zbieramy na to, na jak chcę czołgi. Jak chcę czołgi. Za bardzo trochę ich ścieracie. O, jest, przyjechali, patrzcie, walka. Walka! Rozwalili się od razu, nie byli gotowi na takie coś. O Jezu, rozpadł się ten złom, o matko. O jest! Ale rzeźnia, o! Dobra, jest. Mają to. Mają tego. Mają artylerię. Pepans, albo w ogóle jakiś czołg. No, mają Mardera jakiegoś złoma. No ładnie przyszło, całe HP. To było dobre, ale przeżyłem. Byłem, no jestem ten, spodziewałem się, że coś tu ogarną. Ale to było dobre, dobre, dobre. Dobry czas reakcji. No, to było fajne. Wjechali na pełne, ale dostali w pizdę i jeszcze tutaj dojechali właśnie przeciwpancerniacy moi. Kogo my tutaj mamy? Footguard section, withdrawn coś tam. Matilda 2, heavy tank. A weźmy Matyldę. Aha, tutaj mi dojechali ich, no.
Ty! Jaki dobry odwrót, patrzcie. Udało chyba im się przeżyć dzięki temu. O Jezu, o nie, no dobra, no, udało się przeżyć, prawda? Udało się przeżyć jak cholera. My tu mamy self-repair, o, i co się stanie? Normalnie będą się naprawiać? Takie cheaty? Ty, i się naprawia, dobra, no to super. Zarąbiście. Dobra, co tam jeszcze piszecie? Jak nie będzie z kawenów pod Monte Cassino, tak, z kawen. O, Matilda już jest. Nie można jej zamontować strzelca niestety, ale... O Boże. Puma. Czy co to za gówno? Nie, 8 rat, nawet nie wiem co to jest za shit. Ale chyba też się przeliczyło trochę. No cóż. Bo tutaj jeszcze był amerykański jakiś niszczyciel. Dobra, wycofajmy się. Bo tutaj nie damy rady. Oni mają właśnie karabinki maszynowe. Niech poczekamy na Matildę. O, a tutaj nasz karabin maszynowy ładnie ich właśnie przygwoździ. I nie da podejść. Ile mamy punktów? Mamy Bishopa. Co? Crusader? O, Crusadera, dawaj. On station, ready for orders. Matilda. Getting there. Czy Bartłomiej, czy się znajdzie dla ciebie miejsce? Pewnie się znajdzie, tylko właśnie na razie chyba nie wiem jak dużo mam jeszcze czasu jak coś, nie? Więc nie wiem ile jeszcze pogramy. Nie wiem ile jeszcze pogramy, ale chyba jeszcze jest miejsce. Dobra, co tu jedzie? Ten. Zaraz, Crusader AA Medium Tank. Aha. No dobra, to fajnie, przeciwpiechotny, taki sobie to samochodzik. Czy można skakać przez murki? To jest bardzo dobre pytanie i tak, można skakać przez murki, ale co ciekawe, odbywa się to automatycznie teraz. Nie trzeba kazać piechocie, żeby przeskoczyli, oni sami wiedzą, jaka jest najkrótsza droga. Więc na przykład jakbyśmy tutaj kazali im przejść, to oni sami przejdą przez to, nie trzeba klikać na przeszkodę, tak jak to w dwójce było. Chyba, że ja ich wariuję. No chyba, że wiadomo. Ciekawe jak działa ten pad, pod spodem, pod ikonką. A i to jest czołg przeciw tego, tak? Co oni tu mają? Właśnie, bo oni na plecach trzymają jakieś gówno. Do tego wycofamy. Co? Matilda, a Crusader? Zobaczmy na Crusadera. Matilda, Crusader. Tak, to jest średni czołg. A średni? Kurde, fajnie byłoby tu walnąć jakimś czymś ścieżkiem, ale się nie da. Ten się naprawia automatycznie, czyli jak nie bierze udziału w walce, to się naprawia automatycznie ten czołg. Zarąbiste. Skąd oni mają ten zasięg? Ten lekki niszczyciel czołgów jest u nich bardzo dobry, widzę. Bardzo mobilny i bardzo duży zasięg ma, fajny. Podoba mi się. Crusader trochę wygląda jak marder po przejściach. Jest bardziej opancerzony. Lazy buggers. Crusader po dwóch latach w Rosji. Armored accuracy, kurde, jakieś tu można w ogóle ulepszenia im dawać. Training, light vehicle training, armored vehicle training, tak jak w jedynce. No właśnie, nasze te będą lepiej wyszkolone. Tutaj wali ten gówno. Nie podejdziemy tutaj zdecydowanie. Trzeba byłoby jakąś artylerią pewnie im przywalić. Drugi punkt, patrzcie. Tutaj tak totalnie dołem. No, nie mam zwiadu, musiałbym wiedzieć co tam jest. Boję się tam wjeżdżać, bo przecież wiadomo jak to jest.
O, ale oni też nie podejdą, bo tu mamy niezłe zabezpieczenie. Ja bym bardzo chciał tego przyzwać, ale raczej się nie uda. Chciałbym przyzwać właśnie na przykład Black Prince'a, nie? To byłby świetne. O, z miotaczem ognia czołg przyjechał. Bardzo ładnie. Bardzo fajny. Jeszcze PZ. Nie są do tego, do gówna. Oj, 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 kto tu rzucił te jednostki? Wszyscy giną. Totalna rozwałka. Tutaj coś w ogóle przyjechało na plecy, ale tak trochę chyba... No właśnie, nieprzemyślanie. Tyłem, którym ty jeździsz? No jak wiadomo, problemy czołgowe. Co tu w ogóle leży? A, nasz miotacz pewnie. A, to w dupie to mam. Gdzie są ci moi... O, właśnie, wy. Ale dymy są, dymy są. Co tu mamy? Granacika jakiegoś. O, poleciał granat. Dobra, dobra. Też mi rzucił granata, ale coś chyba nie trafił do końca. Dobra, wy to naprawcie potem tego. Mamy 4 punkty, 6 punktów, a już Black Prince? To na pewno nie przyzwę Black Prince'a. Zdecydowanie za dużo. Czemu ten nie chce schować się za osłoną? Dziwne. Samobójca. Tak trochę wygląda. Albo jest tam jakiś taki mikropiksel, kurde, jakiegoś kamyka i cię schował, weź. Tutaj jakiś leży. No, ciężkie pojazdy niemieckie jeżdżą. O, dziwny wybuch. Ale ja bym chciał właśnie, kurde, gra M3. Poza Black Prince'em. Poza Black Prince'em drugi wybór to jest Churchill, po prostu Churchill, ciężki czołg Churchill. Ale bym chciał właśnie, kurde, czarnego księcia, no, księciunia. Daj no 5 zł. O, kto tu tak wjechał ładnie marderem? O, no cóż. A, wy to naprawiacie. Szkoda, że nie można leczyć się jakoś na tym. A co mogą w ogóle zbudować właśnie królewscy saperzy? Co oni tu mają? Gówno, nie mają budynków. Czyli pewnie z doktryny trzeba mieć. A, ten z miotaczem ognia tutaj. O, fajny rykoszet poleciał. No dobra. Gdybym miał tylko, kurde, jakiś ten... Sektor stracony, ale to już praktycznie koniec, więc można wjechać tu na pałę. O, dużo mają tych czołgów z miotaczami, z gównami. Ale ten ładny, ten marder. Marder fajny, zdecydowanie dobry. Co tu w ogóle jeżdżą jeszcze? Hellcaty? Hellcat tak śmiesznie wygląda, patrzcie, jakie takie zabawkowe te czołgi, nie? No, to był Hellcat, się rozleciał. A tu proszę, ojo, ale nawalają do tego czołgu. Sherman pięknie wygląda. O, rozwalili gościa. Koniec, zwycięstwo. Dobra, no i to było super, to było wiele fajnie, dobrze się gra Brytyjczykami i zaczynamy dostrzegać już właśnie bardzo duże różnice pomiędzy tymi i tymi tak naprawdę frakcjami, mimo że właśnie tu jest mnóstwo tych ścieżek, które można pójść, w teorii frakcje łączy też wiele, no bo mają podobne składy, podobne rzeczy, ale już mi się wydaje właśnie, że Amerykanie ze swoim wybieraniem na poziomie doświadczenia właśnie różnych bajerów, pasywek albo aktywnych rzeczy, Brytyjczycy właśnie bardziej, tak jak w sumie twórcy mówili właśnie, są bardziej wytrzymali, mi się wydaje, są tacy twardzi, żeby właśnie bronić się za osłoną, tak jak to było też w sumie trochę w dwójce. Ale mają tutaj też takie kilka trochę sprzętów, jakoś od razu moździerz mogą zbudować sobie bardzo szybko. Ten KM brytyjski bardzo mi tutaj pomógł. I pojazdy brytyjskie są bardzo takie właśnie, nie żeby zadać łupnia, ale takie, żeby wytrzymać trochę tego ostrzału i nawet powkurwiać wroga.
Ale nie są zdecydowanie mobilne. Widzieliście właśnie takie, kurde, ta Matylda na przykład strasznie nie mogła w ogóle wymanewrować tego Mardera. On do niej pruł jak tylko chciał. Więc to było takie trochę dziwne. No ale dobra, została jeszcze Afrika Korps tak naprawdę do sprawdzenia. Ale to już w następnej części. Na razie tutaj cięciu, nie?